Jestem alkoholikiem, no i mam wieszek. Powiem pierwszy, bo tu niektórzy przychodzą i później polemizują z moimi wypowiedziami. Piszą tam jakieś sobie mądre rzeczy. Powiem sobie to, co chcę. No, jak powiedziałeś, kto ma jeszcze jakieś problemy, to po wypowiedzi mojego przyjaciela, to ja, co tu jeszcze gadać, nie? Jakie ja mam problemy. I ja ostatnio miałem tą spikerkę w Ciechanowie przedwczoraj. I właśnie mówiłem, że to co w tamtej sali we wtorek powiedział taki jeden bezdomny, że piekło jest na ziemi. I niektórzy ludzie czują to piekło po prostu, no, tak jak podpalili tego bezdomnego w Łodzi, nie? A niektórzy czują to piekło w głowie, nie? I ja to doskonale rozumiem, że jest takie piekło, to jest po prostu moja głowa, moje myśli. To jest to, że kiedy jeszcze, tak jak dzisiaj, widziałem, że słoneczko i mówię, poleżę sobie, ale jak ja sobie poleżę, a te wady czekają już przy łóżeczku, żeby wskoczyć w ten łeb, to mówię, to nie, to trzeba wstawać i robić te sugestie. I łazienka była zajęta i mówię, to zacznę od modlitwy. Najpierw lubię zawsze przeczytać, ja czytam 5 książek, jak to widzi Bill, codzienne refleksje, day by day i 24 godziny. I ja od razu powiem, że bo one są wycofane z literatury aoskiej naszej, ponieważ nasze GSO nie bierze z tego pieniędzy. Ale jak byłem w Akron, słuchajcie, no na każdej grupie one są w języku amerykańskim, znaczy w angielskim, na każdej grupie w Stanach te one są i niebieskie i czerwone. Tak, oczywiście, jak najbardziej. Ja nawet w domu mam oryginalne tłumaczenia z dedykacją tego dyrektora GSO. Chyba w Nowym Jorku dostałem, albo właśnie w Cleveland. I powiem wam tak, że ja zastanawiam się często, jak to jest. I ja pamiętam, jak robiłem te kroki z Felkiem jeszcze 20 lat temu, może więcej, to mi powiedział, a jak masz też te pieniędzy, to leć do Afryki. Nie? Tam zobaczysz, jak jest ten świat zbudowany i o co chodzi w tym świecie. I tak ja po prostu nieraz to widzę, tak jak pamiętam, tam do Serengeti nie mieliśmy po co tam jechać, bo tam była akurat zima, nie? I zobaczyłem takie stado łań. Takie wielkie stado, było 15-16. I jeden ten Daniel, czy ten samiec, nie? I one tak wkoło niego, nie? A dalej paru tych samców, nie? I oni się bali podejść, bo tamten by ich zlał po prostu, jakby podeszli do tych jego łań. Czyli jeden ma wszystko, a drugi nie ma nic, nie? I wiecie, ja się nie mogłem z tym pogodzić, nie? Że Felek mi powiedział, mówi, zobaczcie, jak ten świat jest zbudowany. Ale ten świat właśnie tak jest zbudowany. I to sobie napisałem w swoim pamiętniku dzisiaj właśnie, że jeden ma wszystko, ale nieraz to wszystko to jest oprócz spokoju, bo ja miałem kiedyś wszystko, ale nie miałem spokoju. Musiałem wyglądać przez okno, czy ten radiowóz to do mnie, czy nie do mnie, nie? Czy to panowie przyjechali mnie zabrać znowu na parę lat, czy może do sąsiada. A mieszkałem wtedy w Ząbkach,
z drugą żoną. I te radiowozy tam często jeździły, bo tam dziad obok mnie niedaleko mieszkał. Znaczy to nie dziad, tylko ten. On nie był dziadem. Dziadem był mój przyjaciel Wiesiek Niewiadomski. Nie? Jego brat. Tego, nie pamiętam nawet jak tam czy miał na imię tamten. Czyli jeden ma wszystko oprócz pokoju nieraz, a drugi nie ma nic. Nie? I ja myślałem, że ten nie ma nic, to jest prawda. Ale to okazuje się, że nie jest prawda. On nie ma nic. I tak jak napisał, ten, nie wiem, czy to on pisał, Marek Jackowski w tej piosence, oprócz błękitnego nie ma. Nic mi dzisiaj nie potrzeba. I to jest właśnie te 12 kroków, 12 tradycji, 12 sugestii. To jest ta cała filozofia. Nie? Kiedy się znajdę w takim momencie, że nie mam nic, jak ja dzisiaj, nie? Nawet nie mam samochodu, przyjechałem rowerem, metrem, autobusem. I tak jak tutaj przyjaciel powiedział o tym mięsieniu, nie? Czy o tych podrobach. Ja też dzisiaj myślę, co ja bym mógł zjeść, jak ja jeszcze cukru nawet nie wiem, ja bym tu jakieś, chociaż tego pomarańcza bym spróbował, nie? A tu nic, nie? I jeszcze nawet seksu nie ma. Bo partnerka powiedziała, jak post, to post. Całą gębą. Nie oglądam pornosów. Nie używam dla tych swoich pięknych palców do innych rzeczy, jak do gitary. Nie piję, nie palę, bo to normalne. Nie klnę. Nie kłamię, nie kradnę. I tak jak wczoraj, jak wracaliśmy z tej filharmonii, ja mówię, przecież to ja mam przyjaźń i mnie nic nie można, kurczę, Pan. Mówię, Magda, co to za życie jest teraz, nie? Przecież ona tak się na mnie patrzy, nie? Ja mówię, nie, ja wszystko mogę, nie? Przecież ja mogę zaraz wyjść, ty masz 200, ja też mam parę, pójdziemy i zaraz wszystko można, nie? I zapalimy papieroska i zjemy jakieś truskaweczki słodkie i coś tam. Wszystko mogę. I parę jobów i kogoś zaraz w łeb zapalę, nie? I ukradnę coś i tego. Wszystko mogę. Tylko właśnie nie chcę. To jest ta minimalna różnica. Że, słuchajcie, to jest bolesna prawda, ale taka jest prawda, że tamto życie się skończyło. To są właśnie te dzisiejsze jajeczko, słyszałem, że tu będzie jajeczko. Będzie jajeczko, będzie. Ach, proszę. To jest właśnie symbol nowego życia. I ja mam z tym problem, zaakceptować to nowe życie, że wszystko mogę, mogę się złajdaczyć, mogę porobić największe świństwa, ale nie chcę. Nie umiem żyć jeszcze tym nowym życiem i wątpię, czy się nauczę do śmierci. Nie? Ale ja, mnie zostało już tylko nawet to nowe życie. Nie mam innego. Tylko te nowe życie. I powiem więcej, jak się zacznę rozczulać, to na jutro będzie jeszcze gorzej, jeszcze gorzej, jeszcze gorzej. Jedyne, co mogę zrobić, to zaakceptować. Ja tego nie zmienię. Ja już mam 66 lat. Ja już się nie stanę młody, pełnosprawny, fajny, miły. I tak się mówi tego, no, taki happy, no nie? Tylko po prostu coraz bliżej do tego Ford Mansion. Do czwartego wymiaru. Co, o czym nie mam zielonego pojęcia. Nie? Czy tam coś jest, czy tam nie jest. A może to wszystko polega na tym, nie? Żeby dalej jeszcze więcej żreć, jeszcze bardziej się łajdaczyć, nie? A może nie.
I na koniec jeszcze tylko powiem to, co zawsze mówię przy takich uroczystościach. Kiedyś byłem na któryś raz już na Kolskiej, na odtruciu, tym darmowym. I tam były święta akurat. No i przyszedł ten ordynator Hertel? Nie ma jak się nazywa. I mówi, co ty możesz, dziadu stary, ty powiedzieć tutaj, że tam z 10 lat dwa byłem, nie? Co mi może powiedzieć na święta? A on podszedł, mówił, życzę nam wszystkiego najlepszego, bo są to wasze święta. Święta nowego życia. I ja mam to nowe życie i zamiast się radować, to ja się nieraz po prostu chcę na siłę wejść w te bagno, z którego z cudem wyszedłem. Słuchajcie, z cudem. Z cudem. Ci niektórzy panowie, którzy by z chęcią do mnie wpadli, gdybym nie miał krat w oknach i podwójnych drzwi stalowych i kamer nad drzwiami. Ja co jakiś czas mam wizyty. Przyjeżdżają, wychodzą z więzień. Przyjeżdżają, może myślą, że tak jak dawniej, Melina, może znowu pije, nie? A gdzie lepiej było, jak nie u Wieśka, nie? Nawet policja się bała wejść. I niestety to życie już umarło i idzie nowe. Nie? Także bardzo się cieszę, że sobie to przypomniałem. Dzięki, wszystkiego dobrego.